Dzień dobry, witam wszystkich na naszym ostatnim panelu zatytułowanym Dezinformacja i demokracja. Witam szczególnie wszystkich tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Jesteśmy w tej chwili już na żywo. Ja nazywam się Jan Piasecki, jestem kierownikiem projektu Cyberodporność. Zanim zapowiem naszych gości, chciałem jeszcze właśnie wszystkich naszych nowych widzów poinformować o szczegółach technicznych projektu. Więc przede wszystkim nasz projekt jest finansowany z funduszy EOG oraz z Narodowego Centrum Nauki. A więcej mogą się Państwo dowiedzieć o naszym projekcie na stronie www.webimmunization.cm-uj.krakow.pl. W skład naszego konsorcjum badawczego wchodzą cztery instytucje. Ja jestem przedstawicielem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Poza tym jest Uniwersytet w Oslo, Politechnika Poznańska i Instytut Farmakologii imienia Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. Ta konferencja jest współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Instytut Kościuszki. Tym z Państwa, którzy właśnie się z nami połączyli za pośrednictwem platformy icct.io, chciałem powiedzieć czy poinformować Państwa, że istnieje taka możliwość, że mogą Państwo zadawać pytania. Te pytania później muszą być, jeżeli Państwo to pytanie wyślą, istnieje odpowiednie okienko pod transmisją live stream w aplikacji. Jeżeli Państwo to pytanie wyślą i ono zostanie zaaprobowane przez naszego moderatora, to wtedy będzie widoczne dla wszystkich użytkowników aplikacji i później oczywiście na koniec naszej sesji postaramy się to pytanie zadać w zależności od ilości pozostałego czasu naszym mówcom. Dodatkowo mogą się Państwo ze sobą porozumiewać za pośrednictwem specjalnego czatu. Ten czat umożliwia grupową dyskusję, czyli on się znajduje po prawej stronie w dole ekranu. Mogą Państwo dyskutować albo między sobą ze wszystkimi użytkownikami aplikacji, albo mogą Państwo swoją informacje zaadresować do jednego konkretnego użytkownika. Dodatkowo jest jeszcze jeden czat, w którym my Państwa informujemy, to jest czat po prawej stronie, w którym my Państwu przekazujemy wszystkie informacje, które dotyczą kwestii technicznych czy organizacyjnych. I teraz już myślę, że mogę jednocześnie witać i przedstawiać naszych gości. Najpierw ich przedstawię, a później poproszę ich o zabranie głosu, więc moją pierwszą rozmówczynią będzie pani Anna Mierzyńska, która jest niezależną analityczką mediów społecznościowych. Współpracuje ona między innymi z OKO.press, gdzie ukazała się między innymi też oczywiście seria bardzo ciekawych artykułów poświęconych ruchowi MEGA, czyli takiej altprawicowej międzynarodówki inspirowanej trumpizmem. I ta międzynarodówka była oczywiście zaangażowana w bardzo wiele akcji dezinformacyjnych. Naszym drugim gościem jest pan Łukasz Król, który jest badaczem, wykładowcą, moderatorem i trenerem bezpieczeństwa cyfrowego. Pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. A naszym trzecim mówcą jest, no, może nawet nie tyle gościem, co współgospodarzem całej konferencji, jest pan Paweł Gwiaździński, który jest doktorantem w naszym projekcie, zajmuje się filozofią i kognitywistyką. Między innymi zajmuje się takim ciekawym zjawiskiem jak substytucja sensoryczna, czyli w jaki sposób można przetłumaczyć jeden zmysł na drugi, na przykład jak odczuwać kolory albo słyszeć kształt. No ale przechodzimy już do naszego pierwszego gościa, do pani Anny Mierzyńskiej i chciałbym pani na początek zadać takie podstawowe pytanie o definicję. Jak można byłoby zdefiniować dezinformację? Czasami używa się w tym kontekście też takiego słowa angielskiego, które nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim, jak misinformation
czym te terminy właśnie dezinformacja, fake news się od siebie różnią i co oznaczają? W tym znaczeniu, o którym mówimy, dzień dobry w ogóle, dzień dobry wszystkim którzy nas słuchają i oglądają i wszystkim współuczestnikom naszego panelu. Myślę, że najszerszym terminem, o którym tutaj w tym kontekście całej konferencji możemy mówić, jest oczywiście dezinformacja. Dezinformacja to jest cały duży, celowy proces przekazywania zniekształconych, nieprawdziwych lub zmanipulowanych informacji w celu osiągnięcia jakiejś konkretnej korzyści. I głównie celem tych korzyści są tego rodzaju, że chodzi o to, by odbiorcy podejmowali decyzje, czy zachowywali się, czy podejmowali jakieś działania pod wpływem tych nieprawdziwych informacji. I to jest proces, który można oczywiście i różnie dzielić. Mamy do czynienia z dezinformacją zewnętrzną, dezinformacją wewnętrzną. Zewnętrzną, czyli z jednego państwa do drugiego państwa, wewnętrzną, czyli taka, która dzieje się w danym państwie. Możemy też przyglądać się temu w ten sposób, że my najczęściej kojarzymy to z fake newsami. W takim popularnym odbiorze mówi się o fake newsach. Tymczasem proces dezinformacji to jest zjawisko dużo szersze i fake newsy mogą być jego elementem, ale coraz rzadziej są, szczerze mówiąc. Dlatego, że klasyczny fake news to po prostu nieprawdziwa informacja, w pełni nieprawdziwa, na przykład wytworzona zupełnie przez kogoś, wymyślona, czy przekazująca nieprawdziwe, fałszywe dane. Takich fake newsów mamy coraz mniej. Najczęściej mamy dzisiaj do czynienia z informacjami zmanipulowanymi, czyli takimi, które mają pewne informacje zawarte w sobie, pewne fakty prawdziwe, natomiast często zniekształcony jest na przykład kontekst albo zniekształca się inne fakty, czyli część jest prawdziwa, część nie, albo interpretacja jest prawdziwa, interpretacja jest fałszywa, fakt jest prawdziwy. Więc takie zniekształcenia informacyjne dzisiaj mamy dużo częściej niż fake newsy. I to też sprawia, że coraz trudniej je rozpoznawać jako fałszywe i utrudnia zauważanie dezinformacji, z którą mamy do czynienia, zwłaszcza w sieci. Mówił Pan też o zjawisku misinformacji, no tak możemy to przetłumaczyć, tak? To jest przede wszystkim zjawisko, które polega na tym, że mamy do czynienia znowu z nieprawdziwymi informacjami, tyle że niecelowymi. Dlatego mówimy o niej dość rzadko. Posługujemy się najczęściej, badając te zjawiska nie tylko w sieci, ale ostatnio przede wszystkim w sieci. Mówimy przede wszystkim o dezinformacji, jako o tym zjawisku najszerszym i o procesie. Dezinformacja to jest też proces, to jest też ważne, o czym powinniśmy pamiętać. To się nie dzieje w jednej chwili, to nie jest jednorazowa sytuacja zniekształcenia informacji, z którą mamy do czynienia. Tu dużo częściej w tym procesie mówimy o narracjach, czyli o takich opowieściach o świecie zniekształcających świat, które przez długi czas są, że tak powiem, znaczy nadawcy tych komunikatów starają się wgrać do świadomości odbiorców. I to są długie procesy, często trwają wiele lat nawet. I dopiero po tym okresie możemy mówić o rzeczywistym sukcesie takiej akcji dezinformacyjnej. Tak, to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Tą główną różnicą, która właśnie odróżniałaby dezinformację od tej misinformacji, byłoby to celowe działanie, które ktoś podejmuje po to, aby wpłynąć na naszą rzeczywistość, najczęściej rzeczywistość społeczną czy polityczną. Właśnie moje drugie pytanie jest takie, dlaczego przysłowiowy Jan Kowalski lub jeszcze nie przysłowiowa Janina Kowalska, która ma swoje konto na Facebooku czy na Twitterze, uważa się za świadomego politycznie obywatela, na kogoś, kto chce brać udział w życiu publicznym. I żyjemy teraz w takim okresie, który jest bardzo niespokojny, w którym dzieje się bardzo wiele ważnych rzeczy. No i my przecież żyjemy
jeszcze w demokracji i chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w sferze społecznej. Dlaczego powinniśmy się jako właśnie tacy przeciętni użytkownicy Twittera czy Facebooka obawiać takich akcji dezinformacyjnych? Co tutaj może być dla nas zagrożeniem? Po pierwsze, powinniśmy się o ich obawiać, dlatego że jako użytkownicy sieci, aktywni użytkownicy sieci, jesteśmy na celowniku ludzi, którzy takie akcje dezinformacyjne generują, ponieważ oni wpływają. Dzisiaj dezinformacja poza niektórymi mediami tradycyjnymi przede wszystkim jest widoczna w mediach społecznościowych. No i czyli jesteśmy potencjalnymi odbiorcami takiej akcji, to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że no to jest przekazywanie nam fałszywych danych, czy stworzenie sytuacji, w której my podejmujemy decyzje na podstawie fałszywych danych. Myślę, że to jest zagrożenie, którego po pierwsze nikt nie chce, znaczy naprawdę nie znam ludzi, którzy by się przyznali i powiedzieli tak, ja chcę być zmanipulowany i pod wpływem tych manipulacji podejmować decyzje, czyli na podstawie czegoś, co jest nieprawdziwe i fałszywe. I to więc no przede wszystkim to nie jest coś, co jest komfortowe dla nas. Zawsze wolimy wiedzieć, znać sytuację, mieć prawdziwe dane, żeby na ich podstawie podejmować decyzje. I to zarówno dotyczy decyzji codziennych, niewielkich, jak i decyzji o dużo większym znaczeniu. Po trzecie wreszcie, bardzo trudno dziś zauważyć tą dezinformację, zwłaszcza w przestrzeniach, w których się ich nie spodziewamy. Nie spodziewamy się tej dezinformacji, ponieważ bardzo często okazuje się, że to nie jest tylko tak, że mamy do czynienia właśnie z fake newsami, które krążą wyłącznie wśród osób zainteresowanych polityką, czy może gospodarką. Okazuje się, że jedną z przestrzeni, która jest bardzo silnie inwigilowana pod tym względem, jest tematyka zdrowia publicznego, w ogóle zdrowia ludzi. I to nie jest wcale odkrycie teraz w czasie pandemii COVID-u, ale już wcześniej badano prawie 2 miliony tweetów z lat 2014-2017, które dotyczyły zdrowia właśnie. To było badanie, które miało pokazać, w jaki sposób medycy mogą się komunikować lepiej w sieci. No i po zbadaniu tych tweetów okazało się, że tam jest ogromna ilość dezinformacji, która wtedy dotyczyła głównie szczepień, czyli była przeciwko szczepieniom. I okazało się, że były tam aktywne między innymi złośliwe konta rosyjskie, ale nie tylko, bo nie jest to wcale domena wyłącznie kont rosyjskich. I dzisiaj można powiedzieć, że jest ta sytuacja jest jeszcze bardziej pogłębiona, ponieważ w tej tematyce zdrowia mamy ogromną ilość dezinformacji, która się połączyła z dezinformacją na temat szczepień. I naprawdę jest bardzo trudno znaleźć wiarygodne informacje w tej dziedzinie. No a dzisiaj wiemy to doskonale, że to, aby wiedzieć rzeczywiście, jak wygląda sytuacja chociażby w dziedzinie pandemii, no to jest rzeczywiście ważne dla nas. Nie jest tylko ważne, nie wiem, bo w polityce będzie rządził ktoś ten albo inny, ale jest ważne dla naszego zdrowia i dla naszego życia. Tak, no, mówiła Pani i o kwestiach zdrowotnych i właśnie o tej dezinformacji, która jest rozprzestrzeniana powiedzmy to tak, z terytorium Federacji Rosyjskiej, można powiedzieć, chociaż bardzo się boję jakichkolwiek rusofobicznych fobii tutaj uruchamiać, ale oczywiście przypomina się też ta historia ze Związku Radzieckiego, który rozpowszechniał fałszywą informację na temat wirusa HIV i tego, że został on wynaleziony czy stworzony przez CIA po to, aby w jakiś sposób kontrolować czy zaszkodzić społeczności afroamerykańskiej. Właśnie, bo tutaj, gdy mówimy o dezinformacji, to często się to też podaje właśnie w kontekście bezpieczeństwa narodowego, w kontekście właśnie takiego niekonwencjonalnego konfliktu pomiędzy państwami. Jakie są w tej chwili obecnie największe trendy dezinformacyjne w polskiej przestrzeni
sieciowej, kto za nimi stoi i jak pani myśli, jakie są krótkoterminowe i długoterminowe cele tego typu akcji dezinformacyjnej? Zanim do trendów przejdę, to jeszcze może uzupełnię tą kwestię państw, żeby nie było tylko o Rosji. Z działań Facebooka, z działań innych platform społecznościowych, które starają się wykrywać tą dezinformację i usuwać ją, wiemy, że takie akcje dezinformacyjne kreują też inne państwa: Chiny, Iran, część środowisk w Stanach Zjednoczonych, o których ja pisałam zresztą w tych materiałach, które pan przywołał. Też wiemy dzięki pracy brukselskich analityków, w tej chwili pracują nad raportem dotyczącym Indii. Więc to nie jest tak, że tylko Rosja się zajmuje dezinformacją, chociaż Rosja z całą pewnością zaczęła ten proces wojny informacyjnej tego rodzaju. W naszej przestrzeni informacyjnej polskiej te wpływy rosyjskie są bardzo ważne, bo to jest jedno z głównych państw, które tutaj akurat operuje. Np. Iran niespecjalnie jest nami zainteresowany, a Rosja jest. I z całą pewnością obserwujemy tu od lat takie podstawowe trendy i narracje. To jest narracja wymierzona przeciwko Unii Europejskiej, narracja wymierzona przeciwko NATO i od 2014 narracja wymierzona przeciwko Ukrainie. I to jest widoczne w bardzo wielu różnych działaniach, jeżeli chodzi o takie działania rzeczywiście widoczne. I to na przykład, kiedy mieliśmy wiosną ćwiczenia NATO Defender 2020, no to na określonych, znanych już wcześniej badaczom portalach, które tego typu dezinformacje podają, natychmiast pojawiały się informacje o tym, jakie te wojska natowskie są złe. Tam na przykład pojawił się taki zupełnie nieprawdziwy news o tym, że za pomocą chyba tureckiego samolotu na teren Polski pod osłoną tych ćwiczeń, pod pretekstem tych ćwiczeń, przewożone są bomby atomowe amerykańskie. Więc za chwilę już wylądują i będziemy mieli w Polsce, prawda, całe składowisko amerykańskich bomb atomowych. Na przykład taka dezinformacja. One się potem w specyficzny sposób rozchodzą, powielają je portale, na które ci, którzy tworzą akcje dezinformacyjne, mają wpływ. Potem to się rozchodzi w sieci, też przez określone konta, w mediach społecznościowych. No i nabiera jakiegoś tam wymiaru. Do niektórych osób dociera, do niektórych mniej, ale zawsze do iluś odbiorców dotrze. Inny przykład to też dotyczący ćwiczeń Defender 2020. Kiedy już się zaczęła pandemia, a te ćwiczenia jeszcze trwały, w Polsce już była pierwsza część lockdownu wiosennego, pojawiły się informacje, że to właśnie żołnierze NATO przenoszą tego wirusa i zarażają obywateli kolejnych państw przez to, że się przemieszczają w ramach tych ćwiczeń i że to jakby głównie oni są rozsadnikiem koronawirusa. To też było nieprawdą, ale też było. Cały czas w sieci funkcjonowało i do dziś można się na tego rodzaju informacje natknąć. A wczoraj chociażby znalazłam informację o tym, że szykuje się rozłam w NATO. To też jest nieprawdziwa informacja. I ten rozłam był oparty o to, że za chwilę ma wybuchnąć trzecia wojna światowa. No i trzecia wojna światowa to jest taka klasyczna narracja rosyjska widoczna w Polsce, kreowana między innymi przez Sputnika Polska też od wielu lat, ale i w wielu miejscach w sieci się pojawiająca. Można powiedzieć, że jak słyszymy o trzeciej wojnie światowej, która za chwilę wybuchnie, to że gdzieś u źródła takiej informacji zapewne jest dezinformacja rosyjska. Tak, ja mam jeszcze na koniec takie pytanie, które dotyczy też właśnie w pewnym sensie i naszej podatności na dezinformacje czy fałszywe informacje, które są w sieci, ale też na to, w jaki sposób zmienia się współczesna polityka. Ponieważ pani pisała o tych akcjach właśnie kierowanych czy jakoś w pewnym sensie pozostających w ideowym związku z prezydentem Trumpem i z tymi ludźmi, którzy wynieśli go do władzy. I pytanie jest, czy my jako obywatele, jako osoby, które chcą brać udział w życiu publicznym, możemy sobie w jakiś sposób radzić z tego typu wewnętrznymi akcjami dezinformacyjnymi,
z trollami w internecie, którzy no, mają nie tylko legitymacje partyjne, ale też często są urzędnikami państwowymi lub na państwowych posadach. Ponieważ oni, no, zakładam, w jakiś sposób omijają też te struktury cyberbezpieczeństwa, które powinny nas chronić. Czy jest jakiś środek, dzięki któremu moglibyśmy się właśnie na te dobrze zaplanowane akcje, które mają określony ideologiczny profil, uodpornić czy przed nimi bronić? Myślę, że podstawową naszą bronią jest świadomość, nasza własna i pewna doza nieufności, niestety, o czym mówię z przykrością, ponieważ uważam, że dobrze funkcjonujące społeczeństwo to funkcjonujące, to społeczeństwo, które ufa sobie w pewnym stopniu. Tymczasem, żeby chronić się przed informacją, przed dezinformacją, niestety musimy się wykazać pewną dozą nieufności, ponieważ musimy sprawdzać tak naprawdę informacje, które do nas docierają. Sprawdzać źródła, sprawdzać nadawców, zanim podamy dalej, zastanowić się nad tym, co podajemy dalej. Kto jest nadawcą? Czy warto to podawać, czy nie warto? Czy może lepiej poczekać? Sprawdzić w innych źródłach, zobaczyć, jaki jest kontekst. Więc cała przestrzeń myślenia krytycznego i świadomego podchodzenia do informacji, które do nas docierają, edukacja w tym zakresie, to podstawowe działania, które mogą nas ochronić, które budują u nas tą odporność wobec procesów dezinformacyjnych. Po pewnym czasie ćwiczenia się w tego rodzaju działaniach, no myślę, że przynajmniej część tych akcji dezinformacyjnych nie będzie już miała na nas wpływu, bo będziemy je rozpoznawać od razu, jak wypraktykujemy się w tego rodzaju działaniu. Natomiast też nie ma co ukrywać, wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy na te akcje dezinformacyjne podatni i nie ma co liczyć na to, że nigdy się na żadną nie nabierzemy. Też warto pamiętać, że jeżeli się na coś nabierzemy i potem się okaże, że to jest nieprawdziwe, to można to napisać o tym na swoim portalu, usunąć coś, co podaliśmy, co jest nieprawdziwe, czasem nawet przeprosić. To jest lepsze niż brnięcie w promowanie błędnej informacji. Bardzo dziękuję. Niestety musimy przejść do, albo w pewnym sensie też na szczęście, musimy przejść do kolejnej rozmowy. Myślę, że będzie jeszcze okazja i będziemy mieli pytania od publiczności, więc przechodzę teraz do pana Łukasza Króla. I do pana kieruję właśnie takie pierwsze pytanie. Jaka jest odpowiedzialność sieci społecznościowych, tych korporacji, które posiadają i projektują aplikacje, dzięki którym my możemy porozumiewać się między sobą, a więc takich aplikacji jak Twitter, Facebook. W jaki sposób one są odpowiedzialne za szerzenie dezinformacji czy fałszywych informacji w sieci? Czy jaka powinna być ich odpowiedzialność? To jest wspaniałe pytanie i tak trochę przywołuje mi teraz do pamięci taki mój, jeden z moich ulubionych nagłówków z amerykańskiego Wired Magazine. I ten nagłówek był bardzo prosty. Does Mark Zuckerberg know what Facebook is? Czyli czy sam Mark Zuckerberg wie, czym jest Facebook? Ponieważ wydaje mi się, że największym problemem z portalami społecznościowymi w tej chwili to jest to, że to są strony, które cały czas brną w przekonaniu i próbują i siebie przekonać, jak i regulatorów, świat i tak dalej, że są firmami czysto technologicznymi. A jednak to już nie są portale, które są czysto technologicznymi spółkami. To tak naprawdę są portale, spółki, firmy, korporacje, które tworzą naszą społeczną infrastrukturę, demokratyczną infrastrukturę i społeczną infrastrukturę. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne tutaj jest po prostu zrozumienie ogromnej odpowiedzialności, które takie firmy powinny mieć, a do której się nie przyznają, że algorytm Facebooka to jest fascynujący i w sumie też Twittera i YouTube'a, ale najbardziej Facebooka, ponieważ przynajmniej w Polsce Facebook jest o wiele powszechnie używany od Twittera na przykład. I algorytm Facebooka tak trochę decyduje, na jakiej podstawie promować jakie treści. Więc na przykład jak się pojawiało Ice Bucket Challenge, to wtedy algorytm Facebooka bardzo lubił takie treści mocno wizualne, filmy i tak dalej, więc
ten mem, jeśli to można nazwać memem, się rozszerzył w tym czasie, dlatego, ponieważ w tej chwili po prostu była taka przypadkowość historyczna prawie, że algorytm Facebooka bardzo, bardzo polubił treści graficzne. Ale popatrzmy na to z punktu widzenia takiego trochę politycznego, że gdyby na przykład były dwie partie polityczne i jedna partia polityczna wolałaby postować takie mini eseje na Facebooku, a druga partia polityczna na przykład chciałaby się dzielić bardziej treściami wizualnymi, memami, i pewnego dnia Facebook by zmienił swój algorytm, powiedzmy miesiąc przed wyborami czy coś w tym rodzaju, i ta zmiana algorytmowa by na przykład doprowadziła do tego, że widzimy 90% treści jednej partii, a 10% drugiej, ponieważ na przykład algorytm preferuje treści wizualne, to jednak mogłoby mieć ogromny wpływ na wybory. I tak samo na przykład w Stanach Facebook wypróbował to narzędzie, że jak ktoś głosował, to może kliknąć, że ej, ja głosowałem w tych wyborach. I oczywiście są różne badania na ten temat, ale jednak niektórzy twierdzą, że to bardzo, bardzo mocno podwyższyło frekwencję. I co jest ciekawe, to że na przykład ostatnie wybory amerykańskie miały rekordowo wysoką frekwencję i to w sumie dzięki tej rekordowo wysokiej frekwencji też można powiedzieć, że Biden wygrał. Więc nawet coś, co wydaje się bardzo pluralistyczne, jak na przykład akcentowanie powiedzmy treści graficznych nad treściami tekstowymi, albo na przykład takie małe behawioralne mechanizmy, żeby zachęcić ludzi, żeby głosowały, to jednak po pierwsze wpływa na pewną grupę demograficzną, a nie na drugą, a po drugie to naprawdę jakby może zdecydować o wyniku wyborów. Więc tutaj jakby już od samego początku widzimy, że Facebook udaje, że jest koncernem technologicznym czysto, ale jednak Facebook już się staje kluczową infrastrukturą społeczną, która tak naprawdę może zacząć decydować o tym, kto wygrywa wybory, a kto nie wygrywa. I teraz wolniutko, wolniutko Facebook do tego się zaczyna troszeczkę przyznawać, ale dalej jakby Facebook próbuje podejmować kilka kroków związanych z bezpieczeństwem, kilka kroków związanych ze zwalczaniem dezinformacji, tylko żeby jakby regulatorzy i rządy się do nich zbyt nie przyczepiali. Więc tak samo widzieliśmy na przykład przed wyborami europejskimi do Europarlamentu w 2019 roku, gdzie Facebook tak samo stworzył tak zwane war rooms, czyli jakby sale bojowe, w których po prostu pracownicy Facebooka dni przed dosłownie wyłapywali i raportowali na temat dezinformacji. Wszystko dlatego też, żeby Facebook po pierwsze nie szerzył zbyt dużo dezinformacji, ale po drugie, żeby nowo wybrany Parlament Europejski od razu nie patrzył na Facebooka jako główny wektor dezinformacji. Więc wracając do tego, jeżeli Facebook nie jest firmą technologiczną, to czym jest Facebook tak naprawdę? Wydaje mi się, że nikt nie wie realistycznie, czym jest Facebook. Facebook jest i Twitter, i YouTube w tym. Mówię głównie o Facebooku, bo jest największym w Polsce. I Facebook jest taką dziwną hybrydą i zgadzam się w sumie z dziennikarzami takimi jak Ryan Heath, którzy uważają, że Facebook powinien być regulowany bardziej jak firma zajmująca się mediami, bardziej jak na przykład gazeta, wydawnictwo, stacja telewizyjna, bo w sumie Facebook w tej chwili jest w tym biznesie. I tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz jest taka, że po wyborach Bidena gazety całkowicie zaczęły inaczej pisać o Trumpie. Czyli już przedtem Trump był w Stanach głową państwa. Więc jak Trump powiedział coś, co było powiedzmy dezinformacją czy coś, to i Twitter, jak i gazety miały taki problem, że z jednej strony są częścią tego ekosystemu mediów, więc muszą raportować na temat tego, co mówi głowa państwa, bo głowa państwa to bardzo, bardzo ważna osoba w państwie, ale z drugiej strony oczywiście gazety też nie chcą zbyt szerzyć dezinformacji, więc cały czas jakby mieli taki problem. Z tego, co pamiętam, Facebook też ma taki problem i Facebook do tego podchodził w taki sposób, że nie usuwali treści, przynajmniej w czasie wyborów do Europarlamentu w 2019 roku, nie usuwali treści przez zarejestrowane partie polityczne. Więc na przykład jak powiedzmy skrajna prawica włoska dzieliła się jakimiś fałszywymi wiadomościami na temat powiedzmy sytuacji migracji, to Facebook albo nawet mową nienawiści, to Facebook tego nie usuwał, dlatego ponieważ to się liczyło jako partia polityczna. Więc jakby Facebook już się coraz bardziej zaczyna zachowywać troszeczkę jak gazeta, raczej niż jako portal społecznościowy albo jak zamknięty klub, gdzie ludzie się dzielą swoimi opiniami. Więc wydaje mi się, że za niedługo będzie też miał podobne jakby odpowiedzialności związane z gazetami, z mediami. Wydaje mi się, tak powinniśmy trochę Facebooka traktować w tej chwili. Więc mają dużo odpowiedzialności, ale przede wszystkim najważniejsze jest w tej chwili
zanim możemy w jakikolwiek sposób mówić o tym, jaka jest wina Facebooka, Twittera, YouTube'a, jaka jest odpowiedzialność, najpierw musimy zadać tak naprawdę pytanie, czym to w ogóle jest? Czym są Facebook, YouTube i Twitter? I to jest temat na o wiele, wiele dłuższą rozmowę. Tak, to rzeczywiście jest bardzo ciekawa kwestia, bo pan mówi coś takiego, że mamy jakiś algorytm, czyli program, który działa w jakiś określony sposób, na przykład promuje jakieś określone treści i teraz on sam w sobie może wyglądać niewinnie, ale kontekst społeczny, kontekst polityczny, w którym ten program funkcjonuje, nadaje mu pewne określone znaczenie, czyli na przykład takie znaczenie, że promuje na przykład treści jakiejś określonej partii politycznej. Jest ten kontekst, jeśli można tak powiedzieć, nadaje pewne szczególne znaczenie tym fragmentom kodu komputerowego, który decyduje o tym, co pojawia się w naszym tak zwanym feedzie, czyli w tym, co widzimy, gdy korzystamy z jakiejś konkretnej aplikacji. Ale tutaj też bardzo często w tym kontekście mówi się też o tym, że tutaj istnieje jakieś sprzężenie zwrotne pomiędzy tym, co preferują ludzie i tym, jakie informacje są im podsuwane. Bardzo często też oskarża się czy Facebooka, czy na przykład takie portale jak YouTube o to, że są odpowiedzialne za radykalizację poglądów swoich użytkowników. I moje drugie pytanie właśnie dotyczy tego, w jaki sposób pojedynczy użytkownik może się bronić przed algorytmami, które chcą, jeśli można tak powiedzieć, czerpać jak największe zyski z tego, że przyciągają naszą uwagę, że wykorzystują nasze poznawcze słabości, naszą skłonność do pewnych treści. Czy mając wiedzę na temat tego, jak działa Facebook, czy Twitter, czy YouTube i tego, że mamy jakieś psychologiczne skłonności do oglądania coraz bardziej na przykład drastycznych treści, czy możemy się jakoś przed tym bronić i jako użytkownicy, czy są jakieś narzędzia, które możemy stosować, żeby się nie dać na to nabrać? To jest wspaniałe pytanie, jakby ma tyle różnych wymiarów, więc tak jak gdybym musiał zatweetować jedną odpowiedź, to niestety odpowiedzią jest, że żeby uciec od algorytmu, to musimy nie używać Twittera, nie używać YouTube'a i nie używać Facebooka. Jeśli chodzi o radykalizację algorytmową, to na pewno całe badania z poprzednich kilku lat sugerują, że istnieje, chociaż w tej chwili wyszedł bardzo ciekawy paper z Cornell University, który właśnie twierdzi, że radykalizacja istnieje, ale nie na poziomie algorytmowym, ale o tym paperze to mogę troszeczkę później porozmawiać, jeżeli pojawią się jakieś pytania. Ale ogólnie jest tak, że w tej chwili generujemy tyle treści, że w sumie potrzebujemy jakiegoś redaktora. Że to nie jest tak, że po prostu mogę czytać wszystkie treści, które zostały wygenerowane, ale ktoś musi właśnie to redagować. I jak na przykład jest, powiedzmy, taka organizacja jak na przykład The Guardian albo BBC. BBC jest wspaniałym przykładem, ponieważ BBC jednak ma pewne swoje kody, ma pewne swoje normy. I BBC, nawet w BBC te kody i normy wychodzą z legislacji brytyjskiej, więc jakby jest ogromna transparentność, przynajmniej w teorii, co do tego, jaki jest etos redagowania BBC i jakby co BBC traktuje, w jaki sposób i co dla nich jest ważne, a co nie jest. I niektóre właśnie redakcje mają albo próbują mieć taki etos, że na przykład próbują opisać, że jak głowa państwa coś powie, czy to powinno być na pierwszej stronie, czy nie, różne takie rzeczy. Więc problem jest taki, że w tej chwili nie tylko jakby działamy z redaktorami w formie ludzi, ale też mamy redaktorów cyfrowych, czyli algorytmy. I tak trochę patrząc na to, ile jest generowanych treści na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie, to
algorytmy są tutaj nieuniknione. Po prostu to nie byłoby możliwe, żeby był jakaś grupa ludzi nie wiem, w San Francisco, którzy siedzą w biurze Facebooka i po prostu wybierają mi codziennie najlepsze treści. To jest po prostu niemożliwe. A druga rzecz jest taka, że po prostu to jest oparte na tylu różnych punktach danych, że nie masz, że nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć tego algorytmu, jak on działa. I najprawdopodobniej Facebook i Google sami też nie wiedzą, jak działają ich algorytmy, bo są po prostu oparte na tylu, tylu miliardach punktów danych. Więc dla mnie to fajna jest taka analogia trochę prawie makroekonomiczna i mikroekonomiczna, że mogę powiedzieć, nie wiem, że jak na przykład zdecydowaliśmy, że jakiś sklep odniósł ogromny sukces gospodarczy, to jednak z jednej strony możemy zauważyć pewne trendy makroekonomiczne, które doprowadziły do tego sukcesu tego sklepu, ale nie możemy jakby powiedzieć, że to przez ten trend makroekonomiczny dokładnie można to przetłumaczyć na takie zyski w tym sklepie. Po prostu tak samo jak makroekonomia, system algorytmów jest zbyt skomplikowany, aby go jakby ogarnąć w taki prosty sposób. Więc dlatego wydaje mi się, że jedyne, co możemy tak naprawdę robić, jeżeli chcemy od tego wszystkiego troszeczkę uciekać, to jest troszeczkę właśnie sięgać do transparentności i do jak najbardziej transparentnych systemów, jakie możemy znaleźć. I jednym z nich na przykład jest Wikipedia, bo na Wikipedii to od razu widać całą historię edytowania artykułu, widać też dyskusję na temat artykułu i jakby uzasadnienia tych różnych decyzji redaktorów Wikipedii. I tak samo na przykład wydaje mi się, niektóre bardziej otwarte źródła, może tak samo BBC też powiedzmy ma pewien swój kod redaktorski i tak dalej. Tutaj nastawiłem specjalnie tło, żeby Państwo nie musieli oglądać mojej kuchni. Też ustawiłem właśnie tło Krakowa i to pochodzi z OpenStreetMaps. I OpenStreetMaps to taka trochę Wikipedia mapowania świata, czyli mapy, które zostały stuprocentowo zbudowane przez wolontariuszy. I tutaj tak samo, jakby każda decyzja na OpenStreetMaps jest bardzo otwarcie udokumentowana i to się właśnie różni od Google Maps, że wiemy kto jakby... Może nie wiemy, jaka osoba stoi za każdym dodaniem ulicy do OpenStreetMaps, ale wiemy i mamy dostęp bardzo, bardzo otwarty do tych danych. Do takiego stopnia, że jakby OpenStreetMaps nie chce się często angażować w konflikty polityczne związane z tym, jakie terytorium jest jakie, czy to państwo jest suwerenne, czy nie. Raczej po prostu chcą jak najbardziej udostępniać otwarte dane i potem mieć jakby inny, transparentny sposób decyzyjny. Więc wydaje mi się, że musimy znajdywać jak najwięcej organizacji i źródeł, które mają transparentny sposób robienia decyzji. Powinniśmy zachęcać nasze redakcje do tego, ale niestety w tej chwili Facebook i Twitter takiego transparentnego sposobu decyzji nie mają. I wiem, że ktoś zadał takie pytanie, że jak Mark Zuckerberg i Jack Dorsey, czyli prezesi Facebooka i Twittera byli, Kongres amerykański zadawał pytania, to ktoś powiedział, że powinni im zadać takie pytanie, że w tej chwili jak kupujemy na przykład jedzenie, to tam jest lista składników. Dlaczego algorytm na przykład Twittera albo Facebooka nie powinien także zawierać takiej listy składników? I problem jest taki, że w tej chwili ten algorytm jest zbyt skomplikowany. Więc pierwszym krokiem powinno być, żeby zachęcić albo legislacyjnie zmusić Facebooka i Twittera do tego, żeby stworzyli algorytmy, które są wystarczająco otwarte albo wystarczająco zrozumiałe, żebyśmy mogli na ich temat dyskutować, a potem, żeby je jak najlepiej dokumentować i jak najlepiej się tym dzielić. Sorry za taką długą odpowiedź, ale bardzo chciałem pokazać tę mapę. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. No niestety mamy dosyć ścisłe ograniczenia czasowe. Miałem jeszcze dla Pana przygotowane jedno pytanie, ale być może dopiero zadamy je w sekcji przeznaczonej na pytania, ale z tego, co Pan mówi, to w pewnym sensie właśnie stworzyliśmy takiego smoka czy takiego potwora, z którym nie za bardzo wiadomo, jak sobie poradzić. Jest na przykład taki ruch zwany, no, na polski można by to było przetłumaczyć jako cyfrowy minimalizm, który namawia do tego, żeby jak najmniej korzystać z tego typu urządzeń. Pan proponuje bardziej takie rozwiązanie open source'owe, czyli transparentności, dostępności tej informacji, tego, w jaki sposób ona się tworzy. Jak najbardziej, tak, jak najbardziej. I też uważam, że jakby musimy zaakceptować fakt, że jakby redakcja i rola redaktora jest nieunikniona
i przez to także jakakolwiek rola algorytmu jest nieunikniona. I tak trochę nie możemy wrócić do, nie wiem, do lat 60. i 70., że po prostu żyjemy całkowicie bez algorytmów, bo w tej chwili już generujemy zbyt dużo informacji, więc nie możemy myśleć o tym, jak żyć bez algorytmów, musimy myśleć o tym, jak żyć z lepszymi algorytmami i z bardziej transparentnym procesem decyzyjnym. Bardzo, bardzo dziękuję. Więc w tej chwili przechodzimy do trzeciego naszego panelisty. Paweł przygotował trochę bardziej akademickie wystąpienie z użyciem prezentacji, więc Pawle, oddaję Ci, tak jak to wcześniej zostało fajnie określone przez Rafała, oddaję Ci ekran, więc proszę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę brać udział w tym spotkaniu. Ja bym, jak ja bym powiedział, chciał troszeczkę bardziej akademicko przedstawić, czym jest dezinformacja, ale też postawić pewne pytania i zarysować problemy, które stoją przed naszym projektem Cyberodporność. Podzielę się z Państwem swoim ekranem. Nie wiem, ta ramka jest widoczna. Tak, znaczy myślę, że wszystko wygląda ok. Cały slajd widać. Więc tak, temat mojej prezentacji to jest dezinformacja, definicje, mechanizmy działania oraz wielkie pytania. Więc chciałbym zacząć od tych wielkich pytań. Pierwsze takie wielkie pytanie, które sobie bym postawił, to jednocześnie całemu projektowi. Jakie zagrożenia dla demokracji niesie ze sobą dezinformacja, czy to, co dla Państwa, którzy śledzili wcześniejsze panele, określamy jako cyberodporność, czy web immunity. To jest wydaje mi się, bardzo, bardzo społeczny, ważny problem. Drugie takie wielkie pytanie, które przed nami stoi, to w jaki sposób możemy tą cyberodporność mierzyć? Znowu Państwo, którzy śledzili poprzednie panele, pewnie jakieś tam idee już na ten temat mają. Natomiast pytanie dalej jest otwarte, bo nie mamy jednej dobrej miary, jednego dobrego testu, który byłby w stanie tą cyberodporność mierzyć. Poza tym, jeżeli już zmierzymy tą cyberodporność, no to pytanie teraz, w jaki sposób możemy zainterweniować w taki sposób, żeby uodpornić ludzi na dezinformację albo sprawić, żeby tych dezinformacji było mniej. No, czwarte pytanie to takie pytanie troszeczkę bardziej z dziedziny designu i badań użytecznościowych lub UX-owych, czyli czy możemy zaprojektować internet w taki sposób, aby użytkownicy rzadziej ulegali dezinformacji, czyli z poziomu technologicznego, designu internetu, czy możemy coś tutaj zdziałać. No i ostatnie pytanie, które sobie stawiam, to jakie cechy indywidualne i mechanizmy poznawcze decydują o niskiej cyberodporności, co jest trochę powiązane z tym, jak mierzyć cyberodporność. Tak, więc pewnym problemem filozoficznym, który mnie frapuje i w kontekście dezinformacji jest to, że tak naprawdę nie do końca jako filozofowie, jako naukowcy jesteśmy zgodni co do tego, czym w ogóle jest prawda. Opieram tą analizę na podstawie świetnej książki Bohdana Chwedeńczuka. Obecnie w filozofii uważamy, że mamy trzy takie główne dominujące teorie tego, czym jest prawda. Najbardziej popularna jest klasyczna teoria prawdy, która w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie mówi, że za świętym Tomaszem prawda to jest zgodność lub korespondencja tego, co jest w umyśle, z tym, co jest w rzeczywistości. Więc jest to bardzo atrakcyjne, no bo mamy po prostu pomysł, że
jakiś koncept wchodzi w jakąś relację z rzeczywistością zewnętrzną i ta relacja ma tą charakterystykę korespondencji. Nie do końca natomiast wiadomo, czym ta korespondencja jest, jakie są warunki, możliwości prawdy i tak dalej. Jest dużo, dużo problemów z tą klasyczną koncepcją. Więc mamy jeszcze dwie inne popularne. Drugą jest pragmatyczna teoria, którą w dużym skrócie możemy w ten sposób określić, że prawdą jest to, co pozwala nam na skuteczne działanie w rzeczywistości. Jeżeli mamy teorię, która pozwala nam zbudować samolot, to pewnie to jest prawdziwa teoria. Z tym, że z taką, po pierwsze z taką teorią prawdy nigdy nie mamy tego przejścia do rzeczy samej w sobie. Jeżeli akurat nas to interesuje i taką ontologię chcemy przyjąć. Prawda jest po prostu czymś, co ma się sprawdzać, jest narzędziowa. No i też mamy przykłady z historii, na przykład model arystotelesko-ptolemejski świetnie służył na przykład Egipcjanom do przewidywania zjawisk na niebie, ale był oparty o takie założenia, jak to, że na przykład Ziemia jest w centrum wszechświata i tego typu rzeczy, które dzisiaj wiemy, że są nieprawdziwe. Natomiast model działał, więc jakby pragmatyczna teoria prawdy by uznała, że w tym momencie jest to też coś prawdziwego. No i ostatni model tego, czym jest prawda, to jest koherencja, czyli spójność. Jeżeli nasza teza jest spójna z pewną ramą poznawczą, którą przyjmujemy, z pewnym paradygmatem, który jest przyjmowany w nauce, to możemy powiedzieć, że jest prawdziwa. Również to jest odejście od tej klasycznej teorii i również to jest taka jakaś zbudowanie narracji, która pasuje do naszej historii i to jest kryterium określenia, czym jest prawda. Więc to są trzy takie teorie, które jak Państwo widzą są bardzo różne i nie ma nie ma zgodności co do tego, która jest najlepsza. Oczywiście jest to ważne z tego powodu, że jak media mówią, żyjemy w erze postprawdy. Za Wikipedią cytuję: postprawda, czyli sytuacja, w której fakty są mniej istotne w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołania do emocji i osobistych przekonań. Postprawda to specyficzny stan życia społeczno-politycznego i intelektualnego w wysoko rozwiniętych krajach demokratycznych, który został wykreowany przez media oraz przez osoby pełniące ważne funkcje publiczne, głównie polityków. Efekt rozprzestrzeniania się populizmu, który wypaczył pierwotny sens uprawiania polityki w krajach demokracji parlamentarnej, ponieważ wykorzenił z życia publicznego walkę na argumenty i idee i możliwe do zrealizowania pomysły, a w to miejsce wprowadził grę na emocjach i tanią sensację. Epoce postprawdy, podstawowe wartości, to jest prawda w mediach i życiu publicznym, zagrożone są z poczuciu cynizmu i skrajnego załamania wszelkich cenionych niegdyś wartości, na przykład prawdy, uczciwości, rzetelności dziennikarskiej. Więc rysuję bardzo czarny obraz oczywiście, ale z jednej strony my filozoficznie nie jesteśmy pewni, czym jest prawda w nauce, a z drugiej strony w życiu społecznym i politycznym wydaje się, że w ogóle to, czym jest prawda i czy prawda ma wpływ na nas, staje się coraz mniej istotne. Więc to są takie dwie uwagi, które na początek chciałem zgłosić. Przejdę teraz do omówienia tego, czym jest dezinformacja. Czy misinformacja w oryginale właśnie była, to raczej tutaj misinformacja, ale jak moi poprzednicy zauważyli, no, w polskim języku najogólniejszym terminem określającym to zjawisko jest dezinformacja, więc zdecydowałem się na to. No i Liang ze swoimi współpracownikami w swoim tekście z 2019 wymienia zjawiska związane z dezinformacją następujące. Więc po pierwsze mamy nieintencjonalnie rozpowszechnioną mylną informację, czyli właśnie misinformację, intencjonalnie rozpowszechnioną mylną informację, czyli to, co klasycznie nazywamy dezinformacją, crowdturfing, oprócz tego trolling, czyli również bardzo, bardzo znany. Ciekawe jest to, że mowę nienawiści również wrzucają jako dezinformację.
Jest, wydaje mi się, to sensowne, no bo mowa nienawiści najczęściej jest albo przesadzoną, albo nagiętą prawdą i wydaje mi się, że jest dezinformująca. Podobnie jak z mową nienawiści cyberbullying, czyli prześladowanie, dokuczanie, zwłaszcza młodzi ludzie się w tym specjalizują. Oczywiście fake news, plotka, niezweryfikowana informacja, miejska legenda, urban legend, no i na koniec spam. To są, badacze wymieniają to jako rodzaje dezinformacji. Jak wspomniałem, w języku polskim nie mamy dobrego terminu. W języku angielskim mamy kilka bardzo eleganckich terminów, które dobrze to ze sobą, dobrze rozróżniają te różne zjawiska. Więc oprócz dezinformacji, możemy mówić jeszcze o misinformacji, czyli mylnej informacji, która jednak nie jest rozpowszechniana intencjonalnie, w przeciwieństwie do dezinformacji, która działa zawsze intencjonalnie. I z drugiej strony mamy jeszcze malinformation, którego też ciężko bardzo przetłumaczyć na język polski. To jest udostępnienie informacji, która może być prawdziwa, ale w celu jakiejś właśnie jakiegoś sabotażu. No i oczywiście fake news, czyli informacja medialna, która jest fałszywa. No i możemy te rodzaje dezinformacji również podzielić na pod względem fałszywości informacji i szkodliwych zamiarów osoby, która tą informację w sieć wysyła. Więc informacja oczywiście nie jest fałszywa i nie ma szkodliwych zamiarów. Jak wspomniałem, malinformation ma szkodliwe zamiary, może być prawdziwa. Misinformation jest fałszywa, ale niekoniecznie wiąże ze sobą szkodliwe zamiary. No i dezinformacja spełnia oba te warunki. Chciałbym teraz powiedzieć Państwu, dlaczego myślimy, że pewne informacje sprawiają wrażenie prawdziwości. Badanie, które również było przytaczane z 2016 roku, z tego co pamiętam, na Columbia University, badacze przeanalizowali prawie 3 miliony tweetów na platformie Twitter, czyli postów, i okazało się, że prawie 60% osób, które udostępnia artykuły, nie klika w linka przed udostępnieniem, co oznacza, że te osoby udostępniają te artykuły tylko i wyłącznie na podstawie nagłówków, zdjęcia i bardzo, bardzo powierzchownych powodów. Więc interesującym pytaniem dla nas jest, dlaczego czasem jest tak, że ludzie patrząc na bardzo powierzchowną informację mają wrażenie, że ona jest prawdziwa. I badacze Schwartz, Jalbert w swoim tekście określają to jako wielka piątka prawdziwości, wrażenia prawdziwości, czy truffiness effect. I wymieniają jako te cechy tego, na co się składa to wrażenie prawdziwości. To jest kompatybilność, czyli ta informacja musi pasować do mojego światopoglądu, do tego, w co wierzę. Musi być spójna z tym światopoglądem. Również bierzemy oczywiście pod uwagę wiarygodność źródła, z którego ta informacja pochodzi. Oczywiście nie zawsze to źródło jest rzeczywiście wiarygodne, to jest źródło, które uważamy za wiarygodne. Również ilość dowodów lub ilość argumentów podtrzymujących tą tezę, którą widzimy, jest po jakimś kryterium. No i bardzo ważny konsensus społeczny. Im więcej osób zgadza się z tą tezą, tym częściej myślimy, że mamy to wrażenie prawdziwości tej informacji. Ale jeszcze oprócz tego mamy kryteria, które potrafią wpływać na to wrażenie prawdziwości. Więc niektóre z nich są bardzo zaskakujące. Na przykład przejrzystość tekstu. Badania pokazują, że potrafi wpłynąć na to, czy informacja, na którą patrzymy, wydaje się prawdziwa, godna zaufania. Akcent osoby, która mówi, również wpływa na to, czy myślimy, że ta informacja jest prawdziwa. Kiepski akcent, zła wymowa obniżają to wrażenie prawdziwości. Bardzo mocno przebadanym efektem jest zdjęcie przy tekście. Okazuje się, że wystarczy, że przy tekście
wrzuci się zdjęcie, które jest tylko luźno związane z informacją, którą publikujemy, ale nie musi wnosić niczego do tej informacji. Nie mówimy o jakimś wykresie. Badacze na przykład stosowali w eksperymencie coś takiego, że publikowali zdanie, żyrafa nie potrafi skakać i wrzucali do tego zdjęcie głowy żyrafy. No i wystarczyło, że ta obecność głowy, zdjęcia głowy żyrafy potrafiła zwiększyć poczucie prawdziwości tej informacji, bo osoby, które nie miały tego zdjęcia, mniej wierzyły w tę informację. No i takich przypadków jest bardzo dużo. To będzie później bardzo ważne. Jakość dźwięku oczywiście wpływa na podobny efekt jak akcent. Jeżeli mówimy o nagraniach, łatwe do wymówienia imię, to też już było mówione na poprzednich panelach. Jeżeli mamy trudne do wymówienia imię, nawet w tekście czytanym, jeżeli czytamy tekst osoby, która po prostu nie jesteśmy w stanie zapamiętać imienia, to również będziemy mniej wierzyć w tą informację. No i oczywiście, jak już wiadomo od czasów najstarszych propagandistów, informacja powtórzona wiele razy również staje się bardziej godna zaufania. No i teraz jak to ma wpływ na strukturę mediów? Jak sygnalizowałem, że można spojrzeć na dezinformację pod względem designu internetu, więc spróbujmy na to w ten sposób spojrzeć. To jest oczywiście strona naszego projektu Web Immunization, zaproszenie na event, którego teraz Państwo są świadkami i zobaczmy, co się tutaj dzieje. No więc po pierwsze, jak patrzymy na Twittera, przeciętny tweet ma trzy takie wskaźniki. Może być podany dalej, może być cytowany i może być polubiony. Tak? Więc pamiętają Państwo, jednym z kryteriów jest powtórzenie. Jeżeli dużo moich znajomych chce uczestniczyć w tym wydarzeniu, to najczęściej retweetują, podają dalej tego tweeta, więc na mojej ścianie, w moim feedzie ta informacja pojawi się wielokrotnie, jednocześnie zwiększając moje poczucie prawdziwości tej informacji, niezależnie od tego, czy ona jest rzeczywiście prawdziwa. Po drugie, no z tego samego powodu te polubienia dają mi informację o tym, że mamy jakiś konsensus społeczny, że dużo moich znajomych, bliskich mi osób, które uważam za źródło prawdziwych informacji i którym ufam, zgadzają się co do tej informacji, prawda? Więc nawet pod fałszywą informacją duża ilość lajków może sprawić, że będę się zastanawiał, coś w tym musi być. No i oczywiście łatwa do zapamiętania nazwa, to też sygnalizowałem, mamy taki łatwy do zapamiętania, oczywiście po polsku to jest cyberodporność, więc to również może mieć wpływ na zaufanie do tego tekstu. Twitter jest słynny z tego, że te tweety muszą być krótkie, jasne, przejrzyste i tak dalej. Jest bardzo stricte ograniczona ilość tekstu, więc jasność, przejrzystość tekstu oczywiście również. No i to, co sygnalizowałem, zdjęcie. W większości mediów społecznościowych każda informacja jest zestawiana ze zdjęciem. Ten efekt zdjęcia jest naprawdę niesamowicie mocny. Co więcej, te efekty mogą się ze sobą łączyć. Są badania, które pokazują, że zdjęcia z tak zwanego stock, czyli takie zdjęcia, które można za darmo udostępniać, dodawać do artykułów i tak dalej, przez co jest szansa, że widzieliśmy je wielokrotnie, potrafią jeszcze bardziej zwiększać tą podatność na dezinformację, ten efekt prawdziwości, co jest ważną rzeczą, którą warto zapamiętać. No i oczywiście sama struktura tego, jak są zbudowane media społecznościowe, prowadzi do tego, że tworzymy trochę towarzystwa wzajemnej adoracji, a więc są to grupy złożone z osób, które mają poglądy kompatybilne z moimi i spójne z moimi, prawda? Nie followujemy najczęściej osób, z którymi się nie zgadzamy, których nie lubimy, których nie chcemy widzieć na swojej ścianie. Więc na tym chciałbym zakończyć. Przypominam również te pięć wielkich pytań, które przed naszym projektem stoją i na które mamy nadzieję odpowiedzieć. Jakie zagrożenia dla demokracji dezinformacja niesie, w jaki sposób możemy mierzyć cyberodporność, jakiego rodzaju interwencje są skuteczne i czy można zaprojektować internet w taki sposób, żeby użytkownicy ulegali rzadziej
informacji, taki etyczna inżynieria, etyczny design. Jakie cechy indywidualne lub mechanizmy poznawcze decydują o cyberodporności? Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo, bardzo dziękujemy, Pawle. Jesteśmy, no, prawie, że już nie mamy czasu, ale myślę, że ponieważ po nas nie ma żadnej innej sesji, to mam nadzieję, że nasi goście nie poczują się bardzo wykorzystani i jeżeli poprosimy ich o to, żeby zostali z nami jeszcze chwilkę, naprawdę, naprawdę chwilę, żeby każdy mógł odpowiedzieć przynajmniej na jedno krótkie pytanie. I poprosiłbym właśnie naszego moderatora pytań, Michała Pikse, który zbiera pytania z forum aplikacji ICCTEO, o przeczytanie, o zadanie mniej więcej po jednym pytaniu do każdego z panelistów. Dzień dobry. Więc tak, wpłynęło do nas jedno pytanie, jest ono dość długie. Czy można interpretować upolitycznienie i upropagowanie mediów publicznych w Polsce jako narażenie naszej odporności stadnej na dezinformację poprzez rozmontowywanie autorytetu i etosu dużych podmiotów medialnych? To jest długie pytanie, ono ma wiele elementów. Tak, wieloelementowe i ja nawet nie wiem, czy ja je rozumiem. No właśnie. Moglibyśmy poprosić o powtórzenie pytania jeszcze raz? Tak, może postaram się jakoś przeredagować w miarę moich możliwości, ale chodzi o upolitycznienie mediów i to, czy można to traktować i interpretować w taki sposób, że nasza odporność stadna niejako na dezinformację jest przez to zaburzona, a mianowicie przez właśnie rozmazywanie autorytetu i etosu tych dużych podmiotów medialnych. Ja myślę, że my mamy dzisiaj problem nie tyle z upolitycznieniem mediów, bo to jest, trzeba by się było zastanowić jeszcze, jak to rozumie osoba, która zadała pytanie, tym hasło upolitycznienia mediów. Natomiast my mamy raczej problem w tym znaczeniu z upolitycznieniem mediów, że niektóre media straciły obiektywizm, przedstawiają bardziej propagandę i w tym zakresie też dezinformację niż obiektywne informacje. No i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać zaburzeniem odporności stadnej. Myślę, że też trzeba sobie jasno powiedzieć, że mówimy przede wszystkim o telewizjach. I teraz tak, telewizje są w Polsce nadal podstawowym źródłem uzyskiwania informacji, zwłaszcza w pokoleniach starszych niż 35+. W młodszych pokoleniach internet jest podstawowym źródłem informacji. W tych powyżej, czyli wiek średni i wiek starszy, cały czas telewizja. Zwłaszcza oczywiście publiczna, która jest dostępna w całej Polsce, a nie wszystkie prywatne telewizje są dostępne we wszystkich regionach kraju, zwłaszcza poza dużymi miastami. Więc to, co pokazuje telewizja, ma ogromny wpływ na odbiór rzeczywistości. To też było widać, kiedy po wyborach, nie pamiętam już których, ale któryś z tej ostatniej serii wyborów, pojawiały się takie materiały organizacji pozarządowych, think tanków, które pojechały w teren rozmawiać z ludźmi, dlaczego głosowali tak, a nie inaczej. I ci ludzie często mówili kalkami z telewizji. To były dosłownie przeniesione teksty, które są w telewizjach często słyszalne. I więc widać było, jak bardzo ludzie przyswajają sposób myślenia o rzeczywistości, zapośredniczają ten sposób przez kanał informacji, jakim jest telewizja. I jeżeli tak ważny kanał komunikacyjny nie przedstawia informacji w sposób obiektywny, tylko dezinformuje oraz sieje propagandę, to ma to ogromny wpływ na to, w jaki sposób ta rzeczywistość jest odbierana. No i w znaczeniu zaburzenia odporności, no w tym znaczeniu, że to jest, jeżeli to jest główny nasz kanał komunikacji, główny nasz kanał odbioru rzeczywistości, to bardzo trudno jest nam znaleźć, jakby podważyć ten obraz, który ten kanał pokazuje.
trzeba dużego wysiłku ze strony każdego odbiorcy, żeby zdystansować się do tej informacji, sprawdzić źródła, zobaczyć, czy to jest prawda, czy nie. Chyba że dotyczy to czegoś, czego ten odbiorca doświadcza na własnej skórze. Wtedy jest oczywiście mu dużo łatwiej zweryfikować informację, czy to jest prawda, czy nie. To dzieje się dzisiaj podczas pandemii, kiedy z jednej strony słyszymy, że pandemia jest opanowana, a z drugiej strony ludzie widzą, że karetki nie nadążają przyjeżdżać i zabierać ich bliskich do szpitala, bo w szpitalach nie ma miejsc. I to jest moment natychmiastowej weryfikacji tego, co słychać w telewizji. Ale jeżeli sytuacja nie dotyczy tak łatwo weryfikowalnych dziedzin życia, no to rzeczywiście jest trudno zmienić ten obraz rzeczywistości. Bardzo często ludzie wchodzą w ten przekaz, który dostają z telewizji i już przy nim pozostają. Ja myślę, że politycznie jest niewątpliwie problemem. Pani redaktor bardzo ładnie to opisała. Ale ja bym odwrócił to pytanie, czy skoro upolitycznienie i ujednolicenie narracji czy działania propagandowe niektórych mediów są skuteczne, to czy w ogóle była tam ta odporność stabilna? Bo wydaje mi się, że właśnie celem byłoby to, żeby pomimo tego typu działań społeczeństwo nie ulegało czymś takim. Myślę, że to raczej obnażyło brak odporności, a nie wpłynęło negatywnie na pogłębienie braku odporności. Być może też, ale przede wszystkim okazało, że ta odporność nie działa. Tak, no ja nie jestem specjalistą od zdrowia publicznego, ale tutaj pojawiają się takie analogie. Natomiast jeżeli mówimy o tym, czym jest zdrowie publiczne, to bardzo często rozumie się je w dwóch kategoriach. To znaczy z jednej strony zdrowie publiczne jest pewnym agregatem, czyli pewną cechą zbioru całej populacji, czyli dana populacja jest tym bardziej zdrowa od strony zdrowia publicznego, im bardziej zdrowi są poszczególni osobnicy. Natomiast od drugiej strony mówimy też o zdrowiu publicznym wtedy, gdy w danym społeczeństwie istnieje jakaś infrastruktura, która zapewnia zdrowie publiczne, czyli istnieją odpowiednie procedury monitorowania, zapadalności na choroby, istnieją odpowiednie środki, które pomagają zahamować rozprzestrzenianie się określonych patogenów, na przykład maseczki czy właśnie środki higieny osobistej. Więc tutaj w pewnym sensie mówimy z jednej strony o takiej odporności osobniczej, czyli na przykład o edukacji własnej, a z drugiej strony na przykład o jakiejś konkretnej infrastrukturze medialnej, która ma jakąś określoną strukturę i może wpływać na to, co poszczególne osoby myślą. To także tutaj to na pewno są te dwa wymiary obecne. Michale, do ciebie się zwracam. Czy jest jeszcze jakieś pytanie oprócz... Tak, myślę, że to będzie trochę łatwiejsze do zrozumienia też. Okay. Czy regulacje prawne naniesione na social media nie grożą cenzurą i ograniczaniu wolności słowa? To może to pytanie skierujemy do pana Łukasza Króla. Tak, aż szybciutko celebrowałem, bo to jest wspaniałe pytanie i właśnie po prostu mam przyjaciół, którzy nad tym siedzą i już nad tym główkują przez lata i lata, jakby nie mają żadnej odpowiedzi. Powiedzmy tak, jak jest na przykład, wydaje mi się, na mediach społecznościowych nie tylko chodzi o to, aby była wolność słowa w stosunku jakby takim, że nikt nie zabrania, ale też musi być pewna wolność słowa, czyli ludzie uważają, że to jest miejsce, w którym mogą się wysłowić, mogą mieć swoje opinie. Więc na przykład, jeżeli powiedzmy, że na przykład jest konferencja feministyczna, na którą na przykład wchodzi radykalna grupa prawicowa albo radykalna grupa narodowców i zaczyna robić zdjęcia i spisywać na przykład nazwiska osób. W teorii ta konferencja feministyczna dalej ma wolność słowa, w praktyce jednak będą się bali i nie będzie to środowisko, w którym będą chcieli się wypowiedzieć. Więc wydaje mi się, żeby mieć pewien poziom dyskursu, zawsze jednak musimy mieć pewne standardy, nad którymi się zgadzamy, ponieważ inaczej będzie taki problem, że wolność słowa będzie ograniczona nie dlatego, ponieważ
ludzie są cenzurowani czy coś w tym rodzaju, ale dlatego, że ludzie po prostu boją się wypowiedzieć, albo dlatego, ponieważ będą się bali jakiegoś mobbingu i tak dalej za wszystko, co powiedzą. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też oczywiście taka, że jednak te platformy są platformami czysto prywatnymi i jednak te platformy mogą same decydować na to, co pozwalają, a to, na co nie zezwalają. I to też jest ciekawe, w jaki sposób jakby każda taka platforma ma pewne swoje normy i pewne swoje standardy, ponieważ one są potrzebne, żeby utrzymać jakąkolwiek społeczność. Więc uwielbiam takie przykłady forów, bo już było kilka takich forów, z których po prostu próbowały być albo alternatywami do Facebooka, Twittera albo Reddita, ponieważ bali się cenzury na Facebooku, Twitterze albo Reddicie. I w tej chwili na przykład założyli ten serwis Parler, albo Parler, albo jakkolwiek to się wymawia, ale co ciekawe to, że serwis Parler założyli po to, żeby uciec od cenzury, ale jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobili, to wstawili własne zasady, żeby ludzie jakby nie wchodzili im z treściami, które dla użytkowników Parlera są politycznie niedopuszczalne. Więc jakby prawie od razu wprowadzili własne zasady, ponieważ wiedzieli, że po prostu wprowadzenie wspólnoty wymaga pewne zasady. I to jest to samo, że na przykład tak zwany subreddit, czyli podforum na Reddicie, The Donald, które wspiera Donalda Trumpa, w teorii też uważa się jako takie forum bardzo politycznie niepoprawne, gdzie ludzie po prostu uciekają od cenzury, ale The Donald cały czas banuje ludzi, którzy w jakikolwiek sposób jakby zakwestionowali Donalda Trumpa. Więc to jest, dla mnie to jest ciekawe, że po pierwsze jakby wszystkie te fora, które próbują uciec od cenzury Facebooka i Twittera, bardzo szybko jakby włączają własne metody cenzury i swój własny echo chamber, między innymi dlatego, ponieważ jednak, żeby wprowadzić jakąkolwiek wspólnotę, jakąkolwiek dyskusję, są pewne zasady, więc mnie to w ogóle mnie to nie martwi, że są pewne zasady i jest pewne moderowanie treści, ale co mnie jednak martwi, to jest, że to są zasady, które zostały jakby tylko wprowadzone przez te firmy. Więc to w sumie w tej chwili tylko Facebook decyduje, więc oczywiście Facebook się kieruje różnymi rzeczami, więc na przykład kieruje się też w wielu państwach lokalnymi prawami co do zabronionych treści, co do zakazów propagowania totalitarnych treści i tak dalej, ale ogólnie jakby Facebook, Twitter, YouTube same sobie zdecydowały, co jest zabronione, co jest dozwolone i jednak dobrze, żeby byłaby szersza dyskusja pomiędzy NGO-sami, pomiędzy społeczeństwem obywatelskim, uniwersytetami i politykami, żebyśmy w końcu zrozumieli, bo Facebook sam w sobie już jest taką szeroką platformą, że to nie jest tylko platformą firmy, to też jest platformą społeczności, ma takie wpływy społeczne, że jest zbyt ważną platformą, żeby ją zostawić tylko firmie, więc musimy jakoś uzgodnić te zasady, ale jakoś nigdy, może z wyjątkiem kilku takich platform, na których naprawdę nie polecam wchodzić, czyli 4chan, nikomu nie udało się stworzyć platformę bez zasad i nikomu nie udało się stworzyć platformy bez zasad i nawet te platformy, które uciekają od tak zwanej cenzury, w ciągu miesiąca założenia zaczynają banować użytkowników, którzy trolują ich poglądami politycznymi, które są inne od własnych, więc po prostu taka jest rzeczywistość, więc zasady zawsze będą, tylko najważniejszym pytaniem jest, kto decyduje, kto implementuje i kto kodyfikuje te zasady. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Niestety, proszę Państwa, musimy już kończyć, nie chcę bowiem nadużywać niczyjej cierpliwości. I na koniec chciałbym właśnie wszystkim Państwu podziękować, wszystkim naszym panelistom i również osobom, które były zaangażowane w organizację całej konferencji. Tym, które moderowały pytania, tym, które były moderatorami poszczególnych paneli. W sposób szczególny chciałem wyróżnić trzy osoby, które przyczyniły się jakby do organizacji tej konferencji. Po pierwsze chciałbym podziękować panu Kamilowi Mikulskiemu z Instytutu Kościuszki. On pomógł nam szczególnie na początku w obmyśleniu koncepcji całego tego wydarzenia. Po drugie chciałbym podziękować panu Aleksandrowi Kuleszy Milewskiemu, który jest właścicielem platformy ECCTIO i nie tylko nam tą platformę użyczył bez żadnych opłat, ale dodatkowo był naszym wsparciem technicznym przez cały okres trwania konferencji. No i oczywiście chciałbym podziękować naszej kierownik administracyjnej, czyli pani Agnieszce Lempart za to, że
no właśnie przyczyniła się do tego, że całe to wydarzenie mogło zostać w odpowiedni sposób zsynchronizowane i rzeczywiście się odbyło. Dzisiaj nie chciałem chwalić dnia przed zachodem słońca. Spoglądam przez okno, już prawie słońce zaszło, więc mogę powiedzieć, że udało się przeprowadzić tę konferencję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.